Prognoza pogody zaskakuje wszystkich bez wyjątku. Synoptycy przewidują, że w tym sezonie nie doczekamy się już zimy z prawdziwego zdarzenia. Mieszkańcy południowej Polski nie mogą jednak mówić o pogodzie najlepiej, warunki w tamtym regionie są bardzo groźne. Prognoza pogody na Podkarpaciu, a szczególnie w Bieszczadach, zmienia się z godziny na godzinę. Aktualnie panujące tam warunki atmosferyczne zmusiły dyrektorów szkół do zamknięcia placówek, a lokalne władze zwołały specjalny sztab kryzysowy. Powołano sztab kryzysowy, szkoły zostały pozamykane. Pierwszy weekend stycznia przywitał mieszkańców Podkarpacia niezbyt dobrą pogodą. I 5 stycznia miał miejsce prawdziwy atak zimy. Śnieg sypał bezlitośnie, do tego stopnia, że Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, zdecydowała się zwołać posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Chodziło głównie o udrożnienie przejazdu lokalnymi i krajowymi drogami. Teraz dowiadujemy się, że sytuacja jest nadal na tyle poważna, że zostały zamknięte niektóre szkoły w regionie. W Bieszczadach odwołano zajęcia lekcyjne, ponieważ drogi, pomimo odśnieżenia, nie są w najlepszym stanie. Opady deszczu i marznącego śniegu oraz niskie temperatury w nocy spowodowały szklankę na drogach, która bezsprzecznie nie sprzyja bezpieczeństwu dzieci podróżujących na zajęcia szkolne. Rodzice oraz kierowcy szkolnych autobusów musieli pogodzić się z decyzją dyrektorów szkół. Jak będzie wyglądać sytuacja w Bieszczadach? Mieszkańcy Bieszczad i Podkarpacia obawiają się, że minimalne opady śniegu utrzymają się, a jeśli dojdą do tego nieustające ujemne temperatury i ostry wiatr, dzieci nadal nie pójdą do szkoły, a dorośli podróż do pracy, będą mogli przypłacić zdrowiem. Meteorolodzy uważają, że przynajmniej do końca tygodnia w tamtym rejonie kraju można spodziewać się na zamiecie śnieżne. Dzisiaj grzeje, 1. Chcesz zostać postacią z bajki lub superbohaterem? Disneyland szuka pracowników, lecz wymagania mogą zaskoczyć. 2. Wyciekło nagranie. Film z bijatyki Pięknych i Młodych poraża, wiadomo już kto zaczął, jednak w związku z rozpogodzeniami, wiatr będzie wiał z dużo większą prędkością, co może powodować zamiecie i zawieje śnieżne od wtorku od godzin porannych przez praktycznie całą dobę. W środę i w czwartek będziemy mieli do czynienia z typową zimą z minimalnymi opadami śniegu i normalnym wiatrem, ale już od piątku przez cały weekend będziemy obserwować silny wiatr, który ponownie może spowodować zawieje i zamiecie śnieżne, analizował jeszcze w Święto Trzech Króli Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Rzeszowie. Najlepsze newsy dnia. Źródło, Gazeta Wyborcza. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.